Dobry wieczór. Przenieśmy się dziś, proszę państwa, w owe bajeczne czasy, kiedy to w Hollywood królowały wielkie gwiazdy filmowe, robiące bajeczne kariery i pobierające bajeczne wprost honoraria. Niełatwo oczywiście było taką gwiazdą zostać, ale równie trudno było utrzymać się na firmamencie. Wielka gwiazdo! Obawiam się, że twoja gwiazda zaczyna blednąć. Ostatnio znaleźliśmy już tylko jednego dziennikarza ukrytego pod twoim łóżkiem, a zwykle bywało ich tam co najmniej czterech. Ach, to wszystko przez tę ohydną Gretę Grey. Ta małpa znowu się rozwiodła i cała prasa tylko o tym pisze. A może i ty powinnaś się rozwieść? Rozwodziłam się już 5 razy, a poza tym przypominam ci, że jesteś nie tylko moim impresario, ale również... bieżącym moim mężem. Racja. Trzeba wymyśleć coś innego. A może dasz się porwać? Albo wstąpisz do klasztoru czy do haremu? Ograne? Ach, tak. To co by tu... O! Mam! Twoje perły. Gdyby tak je skradziono, to by dopiero była sensacja. Co? Moje słynne perły, które dostałam od księcia de Bolistel, kiedy byłam... panienko! No właśnie, już widzę te nagłówki w pismach. Tajemnicza kradzież słynnych pereł wielkiej gwiazdy. Wielka gwiazda opłakuje wielką stratę. Policja na tropie słynnych pereł wielkiej gwiazdy. I twoje fotografie, setki twoich fotografii. Z dzieciństwa, z pierwszej młodości, z drugiej młodości, ze ślubów, z rozwodów, z perłami i bez, w pięknych toaletach i bez. No, co o tym myślisz? No tak. Owszem, tylko... Ale oczywiście, że to musi być prawdziwa kradzież, bo inaczej policja i agenci Towarzystwa Ubezpieczeń od razu wywęszą. No, ale jak to zrobisz? Zrobię wielkie przyjęcie. Na wspaniałe party wydane przez gwiazdę zostali zaproszeni. Lord Cormoran z córką, dziwak, milioner, jeździec i hodowca. Panna Pet Peterson, mistrzyni potrójnego salkofa na lodzie. Jego ekscelencja Alvarez de Gama, były ambasador byłego rządu marihuany. Pani Manon Ninet, dyktatorka mody, mecenaska sztuki. Baron Karol van Houten, bez zawodu. Pani Greta Grey, seksbomba, największa rywalka wielkiej naszej gwiazdy. Oraz uwaga, pan John Black, specjalista od biżuterii, największy specjalista w Kalifornii. Sławił się tym, że ukradł wspaniały, święty szmaragd z oka bóstwa Kubu. Ulubieniec Interpolu. Och, cudownie pan tańczy, panie Johnie Black. Och, och, jak mi się w głowie kręci stanowczo, za dużo wypiłam dziś szampana. Ja od szampana wolę wodka wiborowa. Och, cudnie, chodźmy się napić wodka wiborowa. Czy pan wie, panie Johnie Black, że dziadek księcia de Bolistel kompletował ten oto naszyjnik przez 20 lat? Tak? Tak. Coś jeździł takiego po całym świecie, skupując najwspanialsze okazy. Oj, och, znowu mi się odpiął zameczek. Może pan zechce zapiąć? Bardzo proszę. O. Pozwól. Na chwileczkę. No
i co? No i nic, no przecież widzisz, nie ukradł. Bój się Boga, czwarta nad ranem. Ty wiesz, ile kosztowało to przyjęcie? No przecież robię, co mogę. Tylko jego bawię, tylko z nim tańczę. Słuchaj, może on się boi. Trzeba mu to jakoś ułatwić. No wracaj do niego. Wracaj. Uff, nareszcie! Ach, gdzie jest mój słynny naszyjnik? Policja! Policja! Zawiadomić policję! Policja! 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 Chodź! Nie ruszać się z miejsc! Jestem inspektor Madison, szef departamentu naszyjników hollywoodzkiej policji. Czy ktoś z gości opuścił rezydencję przed moim przybyciem? Tak, pan John Black. John Black, mój stary klient. No tak, trzeba sprawdzić, czy jeszcze coś nie zginęło. Poproszę o klucz od domowego sejfu. Proszę. No tak, dziękuję. Do diabła naszyjnik. No i jakaś kartka. Wielka gwiazdo, było mi bardzo miło, ale muszę już iść do pracy. Pracy. Schowałem naszyjnik, bo taka tu zbieranina, że jeszcze ktoś ukradnie i znowu będzie na mnie. A zamek w sejfie radzę zmienić. Straszna tandeta. Dziękuję za zaproszenie, John Black. Dziękuję za zaproszenie. Teraz już wszystko rozumiem. Tak, nawet wielkie gwiazdy mają swoje zmartwienia i kłopoty. Na szczęście nie wszystkie, nie zawsze i nie wszędzie. Przepraszam bardzo. Proszę pani, czy ja dostanę numer 35? Nie ma. Ojej, szkoda, może jednak pani coś znajdzie. Och, dla kogo nie ma, to nie ma. Ale dla naszej królewny z bajki zawsze się jeszcze coś znajdzie. Proszę. No dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. No, widzicie państwo? Dobranoc.